Cześć, witam Cię bardzo gorąco. Zapraszam Cię na kolejną dawkę matematyki na poziomie rozszerzonym. Tym razem zajmiemy się funkcją wykładniczą. Jak zapewne wiesz, funkcja wykładnicza to jest jedna z ważniejszych funkcji na poziomie rozszerzonym z matematyki, ale nie tylko. Na poziomie podstawowym też musisz znać funkcję wykładniczą. Musisz wiedzieć, jak wygląda jej wykres, jak ten wykres przesunąć, jak odbić ten wykres. Jak również musisz umieć rozwiązywać równania wykładnicze. Te proste na poziomie podstawowym, te trudniejsze na poziomie rozszerzonym. Funkcja wykładnicza ma jeszcze tę jedną własność, że często jest ona łączona z innymi działami matematyki, na przykład z wykorzystaniem jeszcze ciągów, na przykład połączona z funkcją kwadratową, więc warto umieć funkcję wykładniczą, warto wiedzieć, że taka funkcja jest i że ją można mieszać z innymi działami. Nie jest to trudna funkcja. Młodzież lubi funkcję wykładniczą, no ale jak wszystko w matematyce, po prostu trzeba ćwiczyć. Ja zapraszam Cię do rozwiązywania zadań, które przygotowałam na to nasze spotkanie właśnie z funkcją wykładniczą. Zadanie numer 1. Wyznacz zbiór argumentów, dla których funkcja o wzorze f od x równa się 6 do potęgi x dodać 5 razy 3 do potęgi x osiąga wartości większe niż funkcja g od x, która ma wzór 2 do potęgi x plus 2 i dodać 20. Tutaj jest najważniejsza rzecz zawarta w treści, że ta funkcja ma wartości większe niż ta. I pytanie, dla jakich argumentów? Czyli pytamy się o x i takiego x mamy znaleźć, żeby właśnie ta pierwsza funkcja f od x osiągała większe wartości niż funkcja g od x. Zapiszmy, a więc to nierównością matematyczną, czyli f od x ma być większe od g od x. Wystarczy tylko tyle zauważyć, no i teraz spróbować to rozwiązać. Więc pod f od x podstawiamy 6 do potęgi x, dodać 5 razy 3 do potęgi x jest większe od 2 do potęgi x plus 2 i dodać 20. No jak widzimy, nie jest to taka prosta nierówność, wykładnicza na pewno, ale nie jest to taka prosta, ponieważ tu masz szóstkę, tu trójkę, a tu w ogóle dwójkę. Pierwsza sprawa, ustalmy jakie mamy wykładniki, tu jest x, a tu niestety x, ale jeszcze plus 2. Ja bym zaczęła od tego, żeby tutaj było też do potęgi x, ten sam wykładnik, żeby nie było tego plus 2. No więc to przepisujemy. Natomiast tutaj zrobimy w ten sposób, że skorzystamy z własności działań na potęgach, że 2 do potęgi x plus 2 to jest 2 do potęgi x razy 2 do potęgi drugiej, no i plus 20. I teraz przerzucę wszystko na jedną stronę, żeby to tak nam właśnie lepiej tak wyglądało. I oczywiście jak przerzucam, to jest razem w komplecie, to ze zmienionym znakiem będzie minus. I 2 do drugiej podniosę, to będzie 4 razy 2 do x. I to też przerzucę, czyli będzie minus 20 i to jest większe od zera. No i teraz myślimy, co dalej. No może coś wyciągnąć przed nawias, metoda grupowania. Tutaj pomyślmy i tutaj pomyślmy. No tutaj można by było wyciągnąć 3 do potęgi x przed nawias, chociaż to dość trudne i nie wszyscy zauważą, ale jednak to się da, bo 6 do potęgi x, ja tutaj napiszę z boku, 6 do potęgi x to jest inaczej 2 do x razy 3 do x. Ponieważ jak są takie same wykładniki, to ja mogę to włożyć w nawias i zapisać 2 razy 3 do potęgi x, a przecież 2 razy 3 to jest 6. No więc zostanie mi tutaj 2 do potęgi x dodać 5. Teraz z tych dwóch składników wyciągam minus 4 i otwieram nawias. Mam 2 do potęgi x, no i tutaj jak wyciągnę minus 4, to zostanie mi w nawiasie plus 5 i to jest większe od 0. No i teraz widzę, że ta moja metoda to miała sens, głęboki sens, tak? Miała głęboki sens, dlatego że ja teraz ten wspólny czynnik mogę dać do przodu, wyłączyć przed nawias, tak jakby nawias wyłączam przed jeszcze jeden nawias. Ten nawias wspólny 2 do x dodać 5. A w drugim nawiasie mam 3 do potęgi x i minus 4. I to ma być podobno większe od zera. Dla jakiego x tak się dzieje, nie? Po pierwsze, zauważmy, że 2 do potęgi x, jak pamiętasz wykres funkcji wykładniczej, to wykres funkcji wykładniczej był taki, ja tutaj tak szybciutko narysuję, że on tak wyglądał, czyli całość tego wykresu, tej takiej bazowej funkcji wykładniczej, była nad osią x, czyli zawsze były wartości dodatnie.
Więc jak ja dołożę piątkę do tego, dalej będą wartości dodatnie. Czyli ja tutaj nie muszę kombinować nic, bo wiem, że to jest zawsze dodatnie. To żeby ten iloczyn, bo tu w środku jest mnożenie, był dodatni, to ten drugi tutaj czynnik mój też musi być dodatni. No bo plus razy plus daje oczywiście plus. A więc ja to zapiszę. 3 do potęgi x minus 4 ma być większe od 0. No to przerzucamy tak intuicyjnie, prawda, że tu mamy 3 do potęgi x po tej stronie, a po drugiej 4. Jest to taka nierówność jakby logarytmiczna, będziemy chcieli, żeby była, ale jest to nierówność, która tak na pierwszy rzut oka nie wygląda nam na to, żeby dało się do tej logarytmicznej doprowadzić. Ale ze względu na to, że to jest trójka, a to jest czwórka, i one to są takie liczby, które nie da się sprowadzić do tej samej podstawy, to my będziemy obustronnie to logarytmować po to, żeby właśnie uzyskać taką prostą, ale jednak nierówność logarytmiczną. No więc jaką podstawę? Jakie wybierzemy podstawę? Jaką wybierzemy, prawda? No wybierzemy podstawę 3. Dlaczego? Zaraz zobaczysz. Logarytmujemy obustronnie. Tak jak potęguje się obustronnie, tak samo się logarytmuje obustronnie. Tylko pamiętaj, że jeżeli podstawa logarytmu jest 3, to jest funkcja rosnąca, więc tutaj nie musisz zmieniać zwrotu nierówności. Więc przy logarytmowaniu obustronnym musisz pamiętać o tym, żeby właśnie nie zapomnieć o monotoniczności tej funkcji. No więc teraz była taka własność, jak zapewne pamiętasz, że wykładnik tej potędze wyrzucamy przed logarytm, dzięki czemu będziemy mieć tak, x logarytm przy podstawie 3 z 3 jest większe od logarytm przy podstawie 3 z 4. Logarytm przy podstawie 3 z 3 to przecież wiemy, że to jest zwykłe 1, a więc x wychodzi nam razy 1, to nie będę już pisała, x większe od logarytm przy podstawie 3 z 4. Ten logarytm przy podstawie 3 z 4 nie jesteśmy w stanie w sposób taki właśnie szybki wyliczyć, dlatego to jest dla nas jak najbardziej poprawny wynik i na końcu piszemy przedział. X większe, to znaczy od tej liczby, którą idealnie nie wiemy, ile wynosi. Możemy się tylko zastanowić, szacować, ale w tym zadaniu nie chodziło o szacowanie. Chodziło o to, żeby odpowiedzieć, dla jakiego x-a tak się dzieje, że wartości funkcji f są większe od wartości funkcji g. No otóż dzieje się to tak dla x-a należącego do przedziału od logarytm przy podstawie 3 z 4 do plus nieskończoności. Zadanie numer 2. Wyznacz te wartości parametru m, dla których równanie 9 do potęgi x dodać m równa się 3 do potęgi x plus 1 ma dwa różne rozwiązania. No, ja przepisałam oczywiście tutaj to równanie, napisałam warunek, że ma być dwa różne rozwiązania. I teraz tak, po pierwsze, no zobaczmy, fajnie by było mieć takie same wykładniki, prawda? No bo podstawy widzimy, że tu jest dziewiątka, tu jest trójka, ale to nie są byle jakie podstawy. To są dwie podstawy, z których jedna da się sprowadzić do tej drugiej. Zatem dziewiątkę mogę zamienić na trójkę jako 3 do potęgi drugiej i to jeszcze do potęgi x, jak widzimy. Dodać m i to się równa, a tutaj bym chciała, żeby mieć tą podstawę trójkę, tak jak mam, ale żeby mieć wykładnik tylko do potęgi x. Więc skorzystam z własności działań na potęgach, że to będę miała 3 do potęgi x razy 3 do potęgi pierwszej. No więc, tutaj wykładniki mnożymy, czyli mam 3 do potęgi 2x, dodać m, to się równa, to zapiszę najpierw 3 razy 3 do potęgi x. Zasada jest w wielu równaniach taka, że dobrze jest przenieść wszystko na jedną stronę. Więc ja przeniosę 3 do potęgi 2x, dalej będę miała minus 3 razy 3 do potęgi x, dodać m i to się równa 0. Jest to równanie, oczywiście jest to równanie wykładnicze, ale będzie ono, zobaczysz, zaraz sprowadzalne do równania kwadratowego. Ale żeby to zrobić, muszę użyć metody podstawienia. Zauważam, że tu mam 3 do potęgi x, a tu mam też 3 do potęgi x, ale w kwadracie. Więc za 3 do potęgi x podstawiam literkę jakąś t, umowną. Oczywiście zaraz tutaj jeszcze coś do tego dopiszemy, ale na razie podstawmy. Będę miała t w kwadracie, czyli t kwadrat, minus 3t, dodać m równa się 0. I tu już mi powstało zwyczajne równanie kwadratowe, aczkolwiek z parametrem. I teraz zastanówmy się tak. Kiedy takie równanie będzie miało dwa różne rozwiązania? Ale wiesz,
dwa różne rozwiązania, to miało mieć to równanie pierwsze z x, a ja teraz mam równanie z t. Ale uwaga, żeby zastanowić się troszkę trzeba nad tym podstawieniem. Otóż 3 do potęgi x ja podstawiłam t, ale żeby to równanko, takie proste wykładnicze, miało już rozwiązanie, to ta moja literka t musi być liczbą dodatnią. Czyli to jest tak jakby taki warunek dla mnie, bo jeżeli byłaby ujemna, to ja bym miała takie równanie. 3 do potęgi x na przykład równa się minus 2. To jest sprzeczność. 3 do potęgi x równa się minus 8. To jest sprzeczność. Czyli nie byłoby rozwiązań. Zatem teraz zajmiemy się już tym równaniem kwadratowym i zapiszmy, kiedy to równanie wyjściowe będzie miało dwa rozwiązania. Wtedy, kiedy to równanko, co nam wyszło, będzie miało oczywiście deltę większą od zera, oczywiście bezdyskusyjnie. Delta większa od zera oznacza dwa rozwiązania, jak najbardziej w równaniu. Ale to nie wystarczy. Absolutnie. Bo drugi warunek jest taki, czyli ja zapisuję i, te dwa rozwiązania, które nam tutaj wyjdą, jakieś te jeden i te dwa, pamiętaj, bo jesteśmy w równaniu z niewiadomą t, czyli moje t1 i moje t2 muszą być dodatnie. To wynika z tego, co tu zapisałam, że skoro 3 do potęgi x ma się równać t i ono w ogóle ma być rozwiązywalne, prawda? Czyli ma być rozwiązanie tego równania, to to t musi być dodatnie. A pamiętasz? A jak dwa rozwiązania były dodatnie, to kłaniają nam się wzory Wieta. Czyli we wzorach Wieta było tak, pierwszy wzór Wieta, czyli jak t1 plus t2, czyli jak dodamy te dwa rozwiązania już z tego mojego podkreślonego tutaj równania kwadratowego, prawda, jak oba będą dodatnie, to ich suma również. Ale zarazem ich iloczyn, czyli t1 razy t2, też będzie dodatni. I popatrz, musimy teraz to zbadać, to zbadać i to zbadać i na końcu podać taką już podsumowującą odpowiedź. No zaczniemy oczywiście od delty, czyli tą deltę sobie policzymy. Delta to się równa b kwadrat, czyli u mnie będzie 9, minus 4 razy m. I ta moja delta, czyli moje to 9 minus 4m, ma być większe od 0. No to oczywiście tutaj przerzucamy na strony, pamiętając oczywiście o zmianie zwrotu, prawda, jak będziemy teraz dzielić przez liczbę ujemną, to będziemy mieć m mniejsze od 9 czwartych, czyli m mniejsze od 2,1 czwarta. Na razie zostawimy, później napiszemy łączną odpowiedź. To teraz przechodzimy do drugiego warunku, bo to jest ten pierwszy warunek. Teraz będę ten drugi rozpisywała, czyli t1 plus t2 to był wzór Wieta minus b nad a, czyli u mnie minus b to jest 3 nad a, czyli 1 i to ma być większe od 0. Czyli 3 ma być większe od 0. To jest oczywiście zawsze prawda. Ja tak skomentuję tutaj, napiszę zawsze prawda. Czyli to oznacza, że m w tym wypadku może być czymkolwiek. Zawsze prawda, zawsze tak jest. No bo nam nie wyszło nic do rozwiązywania, ale wyszła nam taka tożsamość, że trójka jest większa od 0. Jak najbardziej, zawsze. No to jeszcze mamy drugi wzór Wieta. T1 razy T2 to było zgodnie ze wzorem C nad A, czyli u mnie C to jest m nad a, czyli u mnie 1 i ma być większe od 0. No to m podzielone przez 1 to jest m większe od 0. I teraz na końcu musimy napisać dopiero odpowiedź do zadania, czyli dla jakiej wartości parametru m to moje równanie wyjściowe, wykładnicze, ma dwa różne rozwiązania. Stąd mi wyszło takie ograniczenie. Stąd tutaj nie mam żadnych ograniczeń, a stąd mi wyszło takie ograniczenie. Czyli popatrz, m większe od 0, ale mniejsze od 2,1 czwarta. Czyli zapiszemy, że m należy od 0 do 2,1 czwarta. I to jest odpowiedź do naszego zadania. Dla jakich wartości parametru m? Ano dla takich. Zadanie numer 3. Dana jest funkcja postaci f od x to się równa 1 podzielone przez 3 do potęgi x, dodać 3 do potęgi minus x. Oblicz wartość tej funkcji dla argumentu logarytm przy podstawie 9 z czwórki. Niby wydaje się banalne to zadanie, ale tak na pierwszy rzut oka może nas tutaj zmylić, że nie dość, że tutaj mamy funkcję daną w postaci właśnie ilorazu, to jeszcze w liczniku jest ok, bo jest 1, ale w mianowniku popatrz, tutaj suma dwóch funkcji wykładniczych.
I w ogóle mamy policzyć wartość tej funkcji dla argumentu, który jest po prostu takim logarytmem. I to na dodatek logarytm, którego nie policzymy. Bo choćbyśmy chcieli, to my tego logarytmu po prostu nie jesteśmy w stanie policzyć w sposób analityczny. Zatem ja ten logarytm nazwę sobie, a niech to będzie jakieś a. I co ja mam po prostu policzyć? O co chodzi w zadaniu? Chodzi o to, żeby policzyć, ile wynosi wartość tej funkcji, czyli f od tego mojego nazwanego przeze mnie a. Czyli po prostu innymi słowy f od a. Zanim to będziemy robić, pamiętaj, jeżeli masz do czynienia z funkcją, dobrze jest zastanowić się nad założeniem. Czyli nad dziedziną, prawda? Jaka to będzie dziedzina? Otóż funkcja wykładnicza 3 do potęgi x ma wartości zawsze dodatnie. Ta funkcja wykładnicza też ma wartości zawsze dodatnie, 3 do potęgi minus x, a więc w mianowniku będzie zawsze liczba dodatnia. Czyli ja mogę jasno stwierdzić, że dziedziną są liczby rzeczywiste, czyli nie ma żadnych blokad, żadnych ograniczeń tutaj nie ma. No to liczymy sobie f od a, ja może tak będę zapisywała, f od a, no i 1 podzielone przez 3 do potęgi mojego x, tak, ale mój x to jest moje a, czyli a moje a to jest logarytm przy podstawie 9 z czwórki. Dodać 3 do potęgi będzie podobnie, tylko będzie minus logarytm przy podstawie 9 z czwórki. To się równa. No i teraz w zasadzie kłaniają nam się własności działań na logarytmach. Nie wiem, czy pamiętasz taką własność, jak była właśnie, jeżeli chodzi o działania na logarytmach, to była taka fajna własność, że żeby można było z niej skorzystać, to ja muszę mieć taką samą podstawę tu i taką samą podstawę w logarytmie. Czyli ja to muszę szybciutko zamienić na trójkę, czyli będę miała 3 do potęgi logarytm przy podstawie 3 do drugiej z czwórki. Dodać 3 do potęgi minus logarytm z 3 do potęgi drugiej z czwórki. To się równa. Czyli ja w zasadzie na razie tylko zamieniłam dziewiątkę na trójkę. Zapisałam dziewiątkę jako 3 do drugiej. I teraz była też taka fajna własność, tylko niektórzy tej własności nie podają. Ja ją tą własność zapiszę. Logarytm przy podstawie, weźmy sobie jakieś a do potęgi r z b, to się równa. Jeżeli w podstawie z a do jakiejś tam potęgi, to ten wykładnik potęgi mogę wyrzucić przed logarytm, ale odwracając go. Czyli będę miała 1 nad r logarytm przy podstawie a z b. Bo raczej młodzież to kojarzy ten wzór, bo zresztą w tablicach maturalnych jest, jak jest b podniesione do potęgi r, to wtedy się to też wyrzuca do przodu, ale nie trzeba odwracać. Natomiast jeżeli w podstawie jest potęga, wykładnik, to ten wykładnik też damy radę wyrzucić do przodu, tylko trzeba odwrócić, czyli będzie 1 nad r. No to skoro tak, no to spróbujmy to zastosować, czyli będziemy wielka trójka i tą dwójeczkę wyrzucam do przodu i napiszę 1 druga logarytm przy podstawie 3, a z czwóreczki niech będzie, dodać 3 do potęgi minus 1 druga, bo tak samo tu robimy, logarytm przy podstawie 3 z czwórki. To się równa. No, bardzo fajnie, ale teraz moglibyśmy zrobić tak, że tą jedną drugą pasowałoby nam teraz, bo to, co stoi przed logarytmem, wrzucić teraz tutaj, skorzystając z tej własności, która już w tablicach akurat jest, i tak samo tą minus jedną drugą wrzucić tutaj do wykładnika. No bo my chcemy, żeby było 3 do potęgi logarytm przy podstawie 3. Nie może nic stać przed tym logarytmem. No więc tak też robimy, czyli 1 nad 3 do potęgi logarytm będzie przy podstawie 3 i teraz będę miała 4 do 1 drugiej. A 4 do 1 drugiej to jest inaczej pierwiastek z 4. Pamiętamy? Potęga o wykładniku wymiernym. Dodać 3 do potęgi logarytm przy podstawie 3 i teraz będę miała 4 do minus 1 drugiej. Czyli to będę miała też pierwiastek z 4, tylko jako odwrotność. Czyli po prostu będę miała 1 nad pierwiastek z 4, bo jak jest wykładnik ujemny, a to nam się zrobi 4 do minus 1 drugie, to trzeba odwrócić. Stąd się wzięło 1 nad. To się równa. 1 nad, przepiszemy sobie jeszcze tą trójeczkę, do potęgi logarytm przy podstawie 3, pierwiastek z 4 to 2, dodać też ta trójeczka przepisana i tu będziemy mieć 1 druga. To się równa. I teraz skorzystamy z własności, która też akurat jest w tablicach, że jak jest a do potęgi logarytm przy podstawie a z b,
to to się po prostu równa B. Tylko pod warunkiem, że ta podstawa potęgi jest taka sama jak podstawa logarytmu. Czyli mamy 1 nad, no i tu będę miała 2 dodać 1 druga. Bo to tak jakby to mi się tutaj skasowało i to mi się skasowało. Zostaje mi 2 dodać 1 druga. Tak jak mówi nam to odpowiednia własność. To się równa 1 nad, 2 i 1 druga to jest inaczej 5 drugich i jak to odwrócimy, no to mamy 2 piąte. Czyli popatrz, w zasadzie nietrudne zadanie, ale więcej tutaj jest akurat logarytmów i własności działań na logarytmach niż typowych części związanych z funkcją wykładniczą. Także takie połączenie z logarytmami, prawda? No funkcja wykładnicza ma oczywiście naturalne przełożenie. Jak umiesz równania logarytmiczne, to oznacza, że umiesz też i równania wykładnicze, prawda? Więc prawda jest taka, że jak umiesz tą funkcję wykładniczą, to poradzisz sobie z tymi logarytmami również. No i to wszystko jest taka symbioza zachodzi pomiędzy jednym a drugim. I tutaj nawet w tym zadaniu akurat to chciałam Ci pokazać. Zadanie numer 4. Wyznacz te wartości x, dla których liczby postaci 0,5 do potęgi x plus 1, 2 do potęgi x oraz 2 do potęgi 2x plus 1 plus 8 w podanej kolejności tworzą ciąg geometryczny. Podaj jego pierwszy wyraz i iloraz. Zapisałam A1 i Q, ale jeszcze oczywiście w poleceniu było, że podaj tego x-a, czyli podaj ile wynosi x, żeby faktycznie spełniony był warunek, że te liczby w podanej kolejności tworzą ciąg geometryczny. Widzisz, są tu jakby elementy związane z tym, że jesteśmy w stanie zauważyć tutaj pojęcie funkcji wykładniczej, bo chociażby 2 do potęgi x to będzie funkcja wykładnicza, ale tak naprawdę z tego zobaczysz, zaraz nam się ułoży równanie wykładnicze. Tylko przypomnijmy sobie, jak to było w tym ciągu. Otóż to jest jakby pierwszy wyraz, to jest jakby drugi wyraz i to jest jakby trzeci wyraz. Kiedy liczby tworzą 3 w podanej kolejności ciąg geometryczny? Wtedy, kiedy A3 podzielone przez A2 da to samo, co A2 podzielone przez A1. Wtedy, innymi słowy, gdy iloraz będzie stały. Iloraz pomiędzy dwoma sąsiadami, czyli pomiędzy wyrazem dowolnym, a jego wcześniejszym sąsiadem. Czyli dzielimy A3 przez A2, a nie na odwrót. Dzielimy A2 przez A1, a nie na odwrót. I to jest iloraz tego ciągu geometrycznego. I żeby ciąg był geometryczny, ten iloraz ma być stały. A więc podstawiamy. Czyli 2 do potęgi 2x plus 1 plus 8 podzielone przez 2 do potęgi x. To się równa 2 do potęgi x podzielone przez 0,5, to ja od razu zamienię na 1 druga, wiadoma sprawa, do potęgi x plus 1. Widzimy tutaj zapewne, że będziemy teraz to mnożyć na krzyż najprościej, ale zanim to, fajnie by było sprowadzić wszystko tak jakby do jednej podstawy i to najlepiej byłoby użyć podstawienia później, ponieważ 2 do potęgi x, 2 do potęgi x, ok, i ok, już jest. Z tego dwójkę nie ma problemu otrzymać, natomiast tutaj będziemy musieli się troszkę pobawić, bo tak naprawdę będziemy mieli 2 do 2x. I to podstawienie będzie konieczne. Najpierw skorzystajmy z tego, że jak to jest plus 1, to zapiszemy 2 do potęgi 2x razy 2 do potęgi pierwszej dodać 8 podzielone przez 2 do potęgi x, to się równa 2 do potęgi x podzielone przez, tutaj no będę chciała dwójkę zrobić, czyli napiszę 2 do potęgi, no i żeby to odwrócić, no to mi to załatwia potęga o wykładniku ujemnym, czyli będę miała minus x minus 1. Naszym dalej zadaniem będzie oczywiście zrobić podstawienie, ale jeszcze mi ten minus to nie odpowiada, prawda? I jeszcze bym to rozdzieliła na dwie części, więc tutaj już zapiszę, to będę miała 2 razy 2 do potęgi 2x dodać 8 podzielone przez 2 do potęgi x. To się równa 2 do potęgi x podzielone przez, i tu znowu rozdzielam, będę miała 2 do potęgi minus x razy 2 do potęgi minus pierwszej. Tak zapiszemy. 2 do minus x razy 2 do minus pierwszej. No to teraz już będę, myślę, mogła zastosować podstawienie, że za 2 do potęgi x podstawimy t. Oczywiście pamiętając o tym, że t musi być liczbą dodatnią, no bo wtedy nie miałoby rozwiązania, prawda? Takie równanko prościutkie, równanko wykładnicze. No to podstawiamy. Będę miała 2. I teraz uwaga, tu jest 2 do potęgi 2x. Czyli jeszcze jest ten kwadrat, czyli będę miała 2t kwadrat, dodać 8, podzielone przez t, to się równa t, podzielone przez, i tutaj mam t,
bo mogę podstawić ten za 2 do potęgi x, ale jeszcze ten minus jest. Czyli tak jakbym miała t do minus pierwszej. Czyli będę miała po prostu 1 nad t razy, a 2 do minus pierwszej to jest po prostu 1/2. No i teraz oczywiście będziemy już sobie mnożyć na krzyż, czyli zapiszmy sobie 2t kwadrat dodać 8 pomnożone przez tutaj ten mianownik, czyli 1 nad 2t, to się równa t razy t, czyli t w kwadracie. No i teraz wymnażam, to wymnażam z tym, dwójeczki mi się skrócą, po jednym t zostanie po prostu samo t, dodać. Tutaj z kolei jak będę wymnażała, bo to z tym wymnażam i to z tym, tak? To jak będę wymnażała, to mi się ósemka z dwójką skróci i będę miała 4 nad t i to się równa t kwadrat. Najprościej pomnożyć to obustronnie razy t. No wiadomo, mogę tak zrobić, dlatego że przyjęłam, że t musi być większe od zera. No to wiadomo, że równo od zera będzie. I będę miała t do kwadratu dodać 4 równa się t do potęgi trzeciej. Ustawiam to tak, żeby było wszystko po jednej stronie, czyli przenoszę, żeby było równa się 0. I to, co nam wyszło teraz, to jest równanie wielomianowe. I tutaj najlepiej byłoby użyć twierdzenia o pierwiastkach wymiernych wielomiany o współczynnikach całkowitych. Innymi słowy, szukamy sobie dzielników wyrazu wolnego i próbujemy w jakiś się wstrzelić. No najprościej, no chyba dwójka byłaby. Spróbujmy policzyć, ile będzie wynosiło. 2 do trzeciej minus 2 do drugiej minus 4. Czyli 8 minus 4 to 4, minus 4, 0. Za pierwszym razem nam się udało, więc zastosujemy schemat Hornera. Przypominam, to co nam się udało strzelić, wpisujemy sobie tutaj w tym miejscu. Natomiast tutaj u góry jedziemy sobie współczynniki tego wielomianu. Przed t do trzeciej stoi domyślna jedynka, przed t do kwadratu stoi minus jedynka, dalej powinno być tego nie widzę, czyli 0 i na końcu wyraz wolny, czyli minus 4. Przypominam, jak to się robiło. To pierwsze spisujemy, czyli 1, a w tej, żeby ten tutaj składnik uzupełnić, mamy tak, 2 razy 1 to 2, minus 1 to 1. Żeby to uzupełnić, to mamy 2 razy 1 to 2, dodać 0, no to dalej 2. I żeby uzupełnić ten składnik, to mamy 2 razy 2, zawsze wszystko z tą dwójką mnożymy. 2 razy 2 to 4, minus 4 to jest 0. Ma nam się zgadzać, bo przecież wiemy, że nam to się wyzerowało. No i teraz nasze równanie wielomianowe jesteśmy w stanie zapisać w takim postaci takiej iloczynowej. W jednym nawiasie jest nasze t minus 2, dlatego że ta dwójka okazała się sukcesem, okazała się miejscem zerowym tego równania. I w drugim nawiasie bierzemy wielomian o stopień niższy od tego, co był wyjściowy, o takich współczynnikach. Czyli mamy 1t kwadrat plus 1t i plus 2 i to się równa 0. No i teraz zgodnie z tym, że tu mamy iloczyn, to kiedy iloczyn wyjdzie zerem? No wtedy, kiedy pierwsze będzie zerem, albo to drugie oczywiście też będzie zerem, nie? Z pierwszego wychodzi t równe 2, więc tutaj się cieszymy, miało być dodatnie, wyszło ok. Natomiast z tego drugiego liczymy deltę, bo to już jest równanko kwadratowe, czyli b kwadrat, czyli 1, minus 4ac, czyli minus 8, wychodzi minus 7, delta mniejsza od zera, czyli tu mamy brak rozwiązania. No cieszymy się troszeczkę, bo mamy mniej przypadków, tak? Bo z tego nam wyszedł brak rozwiązania, wyszło nam tylko t równe 2. I teraz wracam do podstawienia. Czyli moje 2 do potęgi x to jest teraz u mnie po prostu 2, w domyśle do pierwszej. No i zgodnie z zasadą rozwiązywania prostych równań wykładniczych robimy tak, że opuszczamy podstawy i mamy x równe 1. A ja przecież prosiłam o to, żeby tego x-a znaleźć. Ale oprócz tego jeszcze mamy znaleźć pierwszy wyraz i q. Iloraz. No to co za problem? No trzeba oczywiście podstawić sobie. No to podstawiamy sobie tutaj, czyli nasze a1 to przecież było nasze 1/2 do potęgi x plus 1. Czyli moje x to jest 1 plus 1. Czyli mamy 1/2 do potęgi drugiej, czyli po prostu 1/4. Natomiast żeby wyznaczyć q, no to jeszcze muszę przynajmniej a2 wyznaczyć. A2 to jest 2 do potęgi x, czyli 2 do potęgi pierwszej, czyli 2. No to teraz liczymy q. Q to będzie oczywiście A2 podzielone przez A1, no bo my przecież wiemy, że on jest ciągiem geometrycznym, bo to było podane w treści zadania. I mamy A2 to jest u nas 2 podzielone przez 1/4, czyli jak będę teraz mnożyła przez odwrotność tutaj, to będę miała 2 razy 4 pierwsze, czyli po prostu 8. Czyli A1 nam wyszło 1/4, Q nam wyszło 8, a nasze X, najważniejsze,
wyszło równe 1. Zadanie numer 5. Wyznacz dziedzinę funkcji. Funkcja jest dana wzorem pierwiastek, a pod tym wielgachnym pierwiastkiem mamy 1/16 do potęgi x razy 8 do potęgi 3 minus x minus pierwiastek 5 stopnia ze 128. I mamy wyznaczyć dziedzinę tej funkcji. Więc tak na pierwszy rzut oka, może nawet niektórzy nie zwrócą uwagę, że tu gdzieś jest uwikłana funkcja wykładnicza. Pierwsza rzecz, jak widzimy, i mamy wyznaczyć dziedzinę, to jest zastanowić się, jakie tu jest ograniczenie. Otóż najważniejsze jest to, że ta funkcja składa się z pierwiastka, a pod tym pierwiastkiem jest taki bardzo rozbudowany tutaj nasz składnik. I kiedy to istnieje pierwiastek drugiego stopnia? No wtedy, kiedy to wnętrze jego, które ja teraz przepiszę, oczywiście to wnętrze przepisujemy, wtedy, kiedy to wnętrze będzie liczbą większą lub równą 0. Czyli jednym słowem, nie będzie liczbą ujemną, bo pierwiastki stopni parzystych istnieją tylko i wyłącznie z liczb nieujemnych. Czyli inaczej, większych lub równych od 0. No to tak intuicyjnie, że tu jest minus, no, pasowałoby to przerzucić na tą stronę. Więc na razie ja przepiszę tak, jak tutaj to widzimy, a później będziemy się zastanawiać nad tym, że coś nam to przypomina. Otóż, powinno nam przypomnieć o to, że mamy tutaj do czynienia z potęgami, ale w zasadzie bardziej to oczywiście jest tutaj taka typowa nierówność wykładnicza. Ale oczywiście na bazie potęg będziemy teraz działać. Dlaczego? Bo naszym celem jest doprowadzić do wspólnej podstawy. Bardzo często to zadania z potęgami są z tym związane, żeby doprowadzić do wspólnej podstawy. Popatrz, tu jest podstawa 1/16, tu jest podstawa 8, a tutaj to w zasadzie nawet nie widzimy na razie potęgi, prawda? Więc sobie zamienimy, wtedy będziemy myśleć. Czyli tak, 1/16 i 8 mają wspólną podstawę 2. To znaczy 1/16 zamienimy na 2 do minus 4. Ze względu na to, że to jest ułamek 1/16, to jest potęga teraz ujemna, a 2 do 4 to 16. Czyli 2 do minus 4 i to do x razy. 8 to będzie 2 do 3 i to do 3 minus x. Większe lub równe, tutaj by pasowało na początek zamienić pierwiastek na odpowiednią potęgę. 128 do potęgi 1/5. Przypominamy sobie teraz potęga o wykładniku wymiernym. 128 do 1/5. No to proszę bardzo, teraz będziemy tu wymnażać, czyli 2 do potęgi minus 4x razy będzie 2 do potęgi, i to też wymnażamy, 9 minus 3x. I to jest większe lub równe od 128. To przecież też jest potęga liczby 2. 2 do 7 i to jeszcze do 1/5. No to teraz wykładniki dodajemy zgodnie z własnością działań na potęgach, czyli będzie 2 do potęgi 9 minus będzie 7x. I to jest większe lub równe od 2 do potęgi, i tutaj się mnoży, bo jest potęga, potęgi, czyli wykładniki mnożymy. 7 razy 1/5 to jest oczywiście 7/5. No i teraz, jak pamiętasz prostą nierówność wykładniczą, a tu jest taka prosta nierówność wykładnicza, to ja wiem, że taka funkcja wykładnicza, która ma w podstawie 2, a u nas tu jest 2, prawda, i tutaj też, jest funkcją rosnącą. Czyli korzystając teraz z monotoniczności funkcji wykładniczej, a tak naprawdę z tego, że ona jest rosnąca, ja mogę teraz opuścić podstawy i zapisać, porównać same wykładniki. Jakie to te wykładniki są? 9 minus 7x ma być większe bądź równe od 7/5. Jeżeli funkcja jest rosnąca, to ten zwrot nie ulega zmianie. Gdyby była malejąca, musiałabym zwrot nierówności zmienić na przeciwny. No myślę, że najprościej będzie chyba razy 5 pomnożyć, czyli będziemy mieć 45 minus 35x jest większe lub równe od 7. Przerzucamy, czyli minus 35x jest większe lub równe, i tu będę miała 7 minus 45, to będzie oczywiście minus 38, i dzielimy sobie obustronnie przez minus 35 i mamy x mniejsze lub równe. Minus i minus nam się skasuje, no zmieniamy zwrot, dlatego że oczywiście dzieliliśmy przez liczbę ujemną, czyli będę miała 38 35, czyli zapiszę.
napiszemy, że x należy do przedziału od minus nieskończoności do 38/35 i to jest nawias domknięty. Naszym zadaniem było wyznaczyć dziedzinę. Właśnie to jest dziedziną. To ja może zapiszę już tak ładnie. Dziedzina to jest właśnie ten przedział. Od minus nieskończoności do 38/35. Wyznaczyliśmy dziedzinę, zapisaliśmy tylko jedno założenie, ale jakie ważne w tym założeniu, wykorzystaliśmy własności działań na potęgach i wykorzystaliśmy to, jak rozwiązujemy prostą nierówność wykładniczą. To naprawdę się sprzedaje do tego, żeby ten aparat matematyczny był taki rozbudowany i żeby sobie tak spokojnie działać i rozwiązywać różnego typu zadania. Na to spotkanie przygotowałam te 5 zadań. Myślę, że zupełności wystarczą. Postarałam się różnorodne wybrać, aczkolwiek wiadomo, że przygotowanie do matury rozszerzonej jest bardzo ciężką pracą. Bardzo ciężką pracą, bo robimy pewne typy zadań, a na maturze możemy zobaczyć troszkę inaczej skonstruowane zadanie. Ale ta wiedza, którą zdobyłaś tutaj, powinna Ci wystarczyć do tego, żebyś tak rozwinął sobie po prostu te szare komórki, ten mózg, żeby był tak rozwinięty i tak twórczy, i tak kreatywny, żebyś Ty na bazie tego mógł zrobić inne zadanie, ale sam wpadł na pomysł, jak się do niego dobrać. Do tego, żeby móc zdawać maturę rozszerzoną, trzeba naprawdę mieć szeroką wiedzę, ale trzeba mieć tą lekkość poruszania się po różnych działach matematyki. I tego Ci serdecznie życzę, żebyś tej lekkości, tej świeżości takiej matematycznej właśnie, żebyś ją mógł osiągnąć, żeby tej świeżości po prostu ja serdecznie życzę. Do zobaczenia.